Kaśka z Poligonu Domowego. Tu Malwina z Zakątka Czytelniczego, a to jest nasz podcast Bez Przerwy. Witajcie w 11 odcinku podcastu Bez Przerwy. Z lekkim poślizgiem, no ale takie rzeczy się zdarzają. Natomiast chcemy poruszyć dzisiaj bardzo ważny temat. Chodzi o legalne czytanie książek. Zrobiło się ostatnio głośno o pewnej akcji zorganizowanej przez Domiczyta. Jest to akcja Czytaj legalnie i pozwól legalnie czytać innym. Dominika próbuje wytłumaczyć odbiorcom, czytelnikom, w jaki sposób legalnie, korzystając z sieci, czytać książki za darmo albo za niewielkie kwoty, równocześnie nie pozbawiając autorów zarobku. I myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Podejrzewam, że sporo osób nie ma świadomości tego, że w wielu miejscach te książki na nich czekają, są na wyciągnięcie ręki. Nie kosztuje nas to dużo albo nie kosztuje nas to nic, ale korzystanie z takich różnych źródeł też trzeba jakby podejść do tego świadomie i no, korzystać z takich źródeł, które nie nasuwają negatywnie, które... Nie wiem, Malwina, ratuj mnie. Jak to powiedzieć, że żeby mieć za darmo, a równocześnie nie robić niczego złego. Może tak? No dobrze to powiedziałaś. Nie wiem, czy mogłabym to ująć nawet lepiej w jakiś tam sposób, bo to jest temat, który powraca jak bumerang od wielu, wielu lat. Są na fejsie grupy, są na chomiku grupy, są na telegramie nawet ostatnio grupy się dowiedziałam, gdzie ludzie wrzucają te pliki z książkami. W dobie obecnych narzędzi naprawdę można to czytać, te wszystkie książki, bez uciekania się do tego typu zagrywek. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Zagrywek. No chyba tak. Ja myślę, że to też wynika z tego, że wiele osób nie zdaje... Znaczy nie wiem, czy można powiedzieć, że nie zdaje sobie sprawy, no bo jednak... Jeżeli... Nie zdaje sobie sprawy, tak Kasia, dobrze mówisz, że nie zdaje sobie sprawy, bo ktoś, kto zapyta, hej, masz może książkę, albo rzuca książkę, naprawdę ja, na przykład tobie, albo mnie, wielu osobom w naszym otoczeniu, my jesteśmy w tym otoczeniu takim książkowym i wielu osobom nie przyjdzie do głowy w tym momencie, wiedząc, jakie są te narzędzia, żeby pytać o to, żeby ktoś ci przesłał, ktoś obcy, bo ja nie mówię, że na przykład my sobie pożyczamy książki, tak? Ale ktoś obcy, albo na forum, gdzie jest 10 tysięcy użytkowników, hej, wyślijcie mi książkę. Autor tej książki, której się szuka. Na przykład, ale jest ogólne niestety przyzwolenie na to, że to, co jest w sieci, to jest free. No tak. Za darmo i można z tym się robić, co się chce. Niestety tak nie jest. Wszystko jest ograniczone tak zwanym prawem autorskim. Czy to zdjęcia, o których też co jakiś czas wybuchają afery, tak? Bo ktoś wziął komuś zdjęcie na Instagramie, nie oznaczył, nie poinformował i potem głupie tłumaczenie na zasadzie przecież było, to sobie wziąłem, przecież nie zrobiłem nic złego. No tak, bo wstukujesz w wyszukiwarkę i tam ci wyskakuje, no to... Częstuj się. Ja pamiętam też, że swego czasu chyba Kasia Haner zrobiła taki research, że znalazła właśnie na chomiku jedną ze swoich książek i ona była chyba pobrana kilka tysięcy razy, co sumując, tam chyba dało 8 tysięcy polskich złotych za te książki, tak? Ja nie mówię wynagrodzenia, ale takiej wartości... okładkowej, jak gdyby były te wszystkie książki, które zostały pobrane. Mnie się wydaje, że teraz Agnieszka Linga-Słoniewska pokazywała i wydaje mi się, że tam było ponad 200 tysięcy pobrań. Jej książki? Tak. No wow. No. No to jest sporo. No to już jest naprawdę konkretny zarobek, jeżeli chodzi tak, o wydawnictwo i o autora. Tak, choćby to były naprawdę autora. Grosze. To jest taka ilość, że to po prostu mózg paruje. Nie wiem, jak... No jest to dla mnie straszne. Jest to dla mnie straszne, ale wydaje mi się, że dorosły człowiek, taki trzeźwo myślący, powinien mieć gdzieś z tyłu zakodowane, że jeżeli nie może wejść do księgarni i nie może wyjść z książką pod pachą, nie płacąc za nią, to nie może sobie jej też ściągnąć z internetu. No to mi się wydaje znaczy, takie rozsądne. No, może ściągnąć sobie z internetu. Ale no,
No, może, tak samo jak może wyjść z księgarni, ale to już byłoby jednak naruszenie pewnych praw i nawet nie mówię tutaj o takim prawie, tylko o jakiejś moralności. Bo tutaj wszystko tak na dobrą sprawę o tą moralność się chyba rozbija, bo kwestie wynagrodzenia, kwestie dozwolonego użytku, kwestie te prawno-autorskie to jest jedno, ale gdzieś tutaj z tyłu głowy powinna być to, że przecież to jest czyjś zarobek, powinno tak dzwonić, że to jest czyjś zarobek, że przecież jak na przykład ktoś wykonuje dla kogoś usługę, to nie jest to usługa za darmo, chyba że ten ktoś otwarcie powie, że robi to pro bono dla kogoś, na przykład. I nie oczekuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, bo na przykład, nie wiem, dobra wola, albo na przyszłość sobie chce kontakty jakieś zrobić, okej. Ale tutaj jednak, no, ale o czym my też sobie mówimy, tak? No są ludzie, są takie problemy, przy których ludzie nie potrafią trzeźwo, racjonalnie myśleć i które oburzają większość społeczeństwa, a książki przy tym wydają się być czymś zupełnie nikłym. No tak, ale my nie mówimy o książkach, tylko o tym, że pozbawiamy kogoś źródła dochodu. Bo to no jakby o to się rozbija cała sprawa. Natomiast wydaje mi się, że tutaj problematyczne jest też to, że my nie mówimy, no w ogóle nie mówi się o zarobkach, tak? Okej, rozumiem. To jest jakaś taka tajemnica Poliszynela, tak. Nie? No i ile autor zarabia i tak dalej. No więc właśnie, i o ile nie mówimy o zarobkach takiego jakby przeciętnego Kowalskiego, to w sytuacji, kiedy książka kosztuje okładkowo 50 czy tam 40 zł, to wydaje mi się, że trzeba by nagłośnić sytuację, że autor zarabia z tego kilka złotych. Kilka, tak. Nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, kilka. Nawet nie połowę choćby, tak? No więc właśnie, więc to jest jakby, to jest moim zdaniem problem, bo taki czytelnik nie zdaje sobie z tego sprawy, tylko myśli, ta już sprzedała milion książek, a przecież jak one kosztują 40 czy 50 zł, no to ona już jest bogata, to przecież jak jedną książkę sobie pobiorę, to nic się nie stanie. Ludzie sobie może zdają sprawę z tego, że jak jest na przykład, nie wiem, telefon, to wyprodukowanie konkretnej tego elementu danego telefonu kosztuje, ale jak wchodzi w grę praca umysłowa, to już jest troszeczkę gorzej, bo ludzie myślą, No napisał tak, to raz, a to idzie tak. W ileś tam egzemplarzy. Tak. W dodatku nie bierze pod uwagę tego, że oprócz treści nad książką pracuje kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt osób, które tam gdzieś składowe jakieś mają na te cenę książki. Tak, korektor, redaktor, tak. Jeżeli to jest zagraniczna książka, to tłumacz. No same grafiki, skład, no jest mnóstwo takich rzeczy i o tym nie myślimy, o dystrybucji, o tym, że to trzeba wydrukować, że to trzeba przechowywać, że to trzeba rozesłać. I jakby to moim zdaniem jest też temat, który warto byłoby poruszyć. Tak samo jak to, ja na przykład nie zdawałam sobie sprawy z tego, że autorzy zarabiają na ilości wypożyczanych książek. Ja też się o tym dowiedziałam całkiem niedawno. Tak samo jak niedawno się dowiedziałam, że na przykład jak pobierana jest książka w Legimi na półce, to je działa na podobnej zasadzie. Tak. To o tym już rozmawiałyśmy, ponieważ Dominika stworzyła grupę na Facebooku, ale ojej, nie przypomnę sobie teraz, jak ona się nazywa. Spróbuję to jeszcze sprawdzić. Ale w międzyczasie chciałabym powiedzieć, że tam się pojawiła informacja, że niektórzy pisarze więcej zarabiają nawet na tych e-bookach niż na zwyczajnej książce. No to jest wszystko kwestia po prostu ustaleń z wydawnictwem, bo prawda jest też taka, że przy e-booku są mniejsze koszty tej dystrybucji, jak gdyby, bo nie trzeba go wydrukować, kolejnej książki, tak jak gdyby tutaj to odchodzi. Tak. Więc wcale nie wykluczone, że na tych e-bookach też zarabia się po prostu więcej. Dokładnie. A jeżeli chodzi o wypożyczenia z biblioteki, to ja na przykład nie wiedziałam, na jakiej to działa zasadzie, ale to też w ciągu roku robi się tego, z tego taka całkiem ładna sumka niektórym pisarzom. Natomiast interesowało mnie, jak to się odbywa, no bo weź i teraz zlicz wszystkie książki we wszystkich bibliotekach. I okazuje się, że w kraju jest wybieranych ileś tam bibliotek i w tej puli, po prostu w konkretnych placówkach są sprawdzane. I na tej podstawie jest to uśrednione. Aha,
Tak. Czyli jest statystyczny, nie wiem, czy teraz, tak. czy tego teraz nie pokręciłam, bo być może tam jakiś, wiesz, umknął mi jakiś drobiazg. Natomiast to nie jest tak, że są zliczane wszystkie książki w całym kraju. To by trzeba było jakieś bibliotekarki zapytać. No właśnie z bibliotekarką, między innymi z bibliotekarką i z pisarką na ten temat rozmawiałam, ale nie wiadomo, w których bibliotekach jest to sprawdzane. To znaczy jakby biblioteki, ponieważ teraz większość z nich działa za pomocą urządzeń elektronicznych, tak, kart i tak dalej, to wszystko jest komputerowe, w związku z tym no jakby z łatwością można pobrać taki wykaz z biblioteki i jakby bibliotekarz też nie wie, które to są biblioteki, tak? To znaczy, jak rozmawiałam z koleżanką bibliotekarką, to ona nie była w stanie powiedzieć, czy to było w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Białymstoku. I jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ u Domi można przeczytać, gdzie książki można znaleźć albo za darmo, albo za jakąś mniejszą kwotę, czyli abonament, tak jak jest Empik Go, Legimi, Audioteka chyba też ma abonament, no nie? Więc no to są niewielkie koszty. To jest na pewno maksymalnie cena jednej książki, a czytać można do oporu i słuchać nawet, więc jakby to są drobiazgi. Są też wymiany książkowe organizowane przez różne stowarzyszenia czy domy kultury. Czasami w bibliotekach można książki za grosze przytulić, że tak powiem. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć też o tym, że często biblioteki oferują darmowe dostępy, tak, do Legimi. To jest istotne, bo wystarczy mieć kartę. Jest jeszcze jest jedna taka aplikacja, do której właśnie biblioteki też rozdają dostęp. Oczywiście sobie nie przypomnę, jak się nazywa, a nie zapisałam sobie. Natomiast to, co dla mnie jest trudne, znaczy trudne. Nie ma niestety listy bibliotek, które współpracują z Legimi i które rozdają te kody. Natomiast na stronie internetowej biblioteki można to z łatwością sprawdzić albo zadzwonić i zapytać. Ja zadzwoniłam do swojej, oni co prawda powiedzieli, że Legimi nie mają, ale skierowali mnie właśnie na inny portal. Można, tylko trzeba chcieć. Tak. Po prostu. No wszystko można. Wszystko można, jeżeli się chce. Natomiast chciałabym też zauważyć, myślę, że my przygotujemy w ogóle taki podcast na temat bookturów, tak? Miałyśmy to już w planach. Tak. Ponieważ Domi wskazuje jako takie miejsce, możliwość zdobycia darmowych książek, właśnie booktury albo rozdania książkowe organizowane przez blogerów, autorów, tam na Instagramie, na blogach czy na Facebooku. Natomiast no, z tymi bookturami też trzeba uważać. No ja bym uważała z tymi bookturami właśnie, bo to dalej się wszystko obija o ten dozwolony użytek. Tak. Ale to o tym szerzej porozmawiamy sobie, myślę, w jakimś innym odcinku. Miałam też taką sytuację niezbyt przyjemną. I ja się właściwie wtedy dopiero zorientowałam, że z boku to może wyglądać zupełnie inaczej niż myśli o tym organizator takiego bookturu. Znaczy zacznijmy od tego, że jeżeli organizatorem jest wydawnictwo albo autor, to oczywiście to oni wtedy na to wyrażają zgodę i tutaj ewidentnie nie ma żadnego problemu, bo jak gdyby oni dysponują tymi prawami autorskimi. Natomiast jeżeli organizatorem jest bloger, który nie ustalił tego z ani autorem, ani z wydawcą, no to tutaj to jest to samo, co właśnie to całe pobieranie tych książek z internetu. Tak, to trzeba tutaj uważać na to, co jest dozwolonym, a niedozwolonym użytkiem i czy te osoby, którym tę książkę przekazujemy, faktycznie są w tym naszym, w tej zażyłości tam, o której mowa w tym przepisie dotyczącym dozwolonego użytku. No a najczęściej w bookturach nie są. No też zależy, no jak na to patrzeć. Teraz po prostu prawda jest taka, że przepisy nie nadążają za tym, co się dzieje obecnie w świecie, za rozwojem tych wszystkich platform, social mediów i tak dalej, i tak dalej. I podejrzewam, że praktyka dopiero by wypracowała tutaj jakąś linię w tym kierunku. No ale
tak jak mówiłyśmy, no ja zbadam po prostu ten temat, tak, postaram się ten temat zbadać dogłębniej, może jakieś orzecznictwo się pojawi w tym temacie, a jak nie, to będziemy bazować po prostu na przepisach i na komentarzach i na wykładni i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak, dokładnie to samo dotyczy wszelkich rozdań książkowych, czy nieksiążkowych, jakichkolwiek rozdań, które też nie mogą mieć znamion losowości, dobrze to powiedziałam? Tak. Tak, może tak powiedzieć. Tak, nie mogą mieć elementu losowania, aczkolwiek pojawiło się jedno orzeczenie, które daje takie jakby zielone światełko w tym kierunku, ale no, nie jest powiedziane, że to tak będzie, że każdy sąd do tego się tak przychyli, że tak powiem, ale z tymi rozdaniami losowanymi bym naprawdę też bardzo uważała, bo na to też trzeba mieć zgodę. Tak. No, jednym słowem, podsumowując to, dzisiaj tak króciutko, z poślizgiem i króciutko, za to następnym razem będzie dłużej i mam nadzieję ciekawiej, bo mamy... Będziemy się spowiadać. Tak, najpierw naszą spowiedź, później będziemy zapraszać innych do spowiedzi różnych. Tak. Ale podsumowując dzisiejszą rozmowę, warto szukać legalnych źródeł, również tych darmowych, bo jest ich mnóstwo, a jeżeli nie, no to mamy do dyspozycji za naprawdę niewielką kwotę mnóstwo książek i można to robić legalnie i jakby w rozumieniu takim, że dajemy autorowi zarobić na swoim dziele. Mhm. W takim potocznym rozumieniu. Tego się trzymajmy, tak. No a co, no tak czy inaczej nie warto korzystać z gryzoni i co? I dać się zagryźć sumieniu za jakiś czas? Bo jeżeli sobie nie zdajemy nawet z tego sprawy, to potem w końcu to do nas dotrze, że okradliśmy. A zawsze też nas można zapytać. My chętnie pomożemy. Oczywiście tutaj pomożemy znaleźć źródło, z którego można czerpać i tutaj o nic się nie martwić. A zawsze też można sobie książkę zażyczyć na prezent, na przykład, jeżeli jesteśmy książkoholikami. Dokładnie tak. Tak, myślę, że to jest bardzo... Inaczej, zobacz, nie, dlaczego masz sobie zażyczyć książkę na prezent? Zażycz sobie abonament w Legimi. Otóż to. No i jakby sprawa się rozwiązała. No ale możliwości jest wiele, szukajmy tych możliwości, żeby w zgodzie ze sobą, ze swoim sumieniem i... No i też trochę z prawem jednak, no. Nie bójmy się tego powiedzieć, że jak jesteśmy... nie w porządku wobec innych, to nie jest to nic fajnego. Więc czytajmy legalnie i pozwólmy legalnie czytać innym. Także my przyłączamy się całym sercem do tej akcji. Mamy nadzieję, że wy również dajcie znać, co sądzicie, jakie wy macie sposoby na czytanie książek. Tanio. Zapraszamy was na Instagram bez.przerwy. Tam możecie zostawić komentarz. Zresztą wylądowałyśmy również na YouTubie, bo nie każdy korzysta z aplikacji podcastowych, więc można tam też posłuchać, co mamy do powiedzenia, a małymi krokami, powoli zbliżamy się też do momentu, kiedy będzie można przeczytać transkrypcję naszych nagrań, także... Za każdym razem jesteśmy krok do przodu. Do usłyszenia za niecały tydzień. Do usłyszenia.